Tak, dziewczyny, wracamy do domu. Matysia, cieszysz się? Nie. Nie cieszysz? Jak tam, Liluniu? Dół czy dobrze, że wracamy? Dołek. No niestety, trzeba wracać. Ale jest jedna rzecz, która chce wrócić. Jaka jedna? Do rabusia, tak. To jest jedyna pocieszająca rzecz, tak? Cześć, moi drodzy. Mamy już ten dzień. Wracamy dzisiaj do Anglii. Oczywiście nie będziemy dzisiaj w Anglii, tylko dopiero jutro rano. Mamy godzinę 9, pakujemy ostatnie rzeczy, zaraz się żegnamy i ruszamy w drogę. No, wszystko już ogarnęliśmy praktycznie, kanapki z mamą jeszcze zrobiłam rano na drogę. Szybki prysznic, mam dalej to przeziębienie, także jak mówię przez nos, to od razu ostrzegam, że jestem jeszcze podziębiona. No i wszystko co dobre, słuchajcie, się kończy, trzeba wracać do rzeczywistości. Mogę się do was odezwać. Oprócz tego, że się wzruszyłam, jak i dzieci, wyjazdem i pożegnaniem z rodziną, to dodatkowo katar mam, więc te oczy, które widzicie, to nie jest tylko wzruszenie, ale również przeziębienie. Wyjechaliśmy już z Warszawy obwodnicą, kierujemy się, no wiecie, 5 godzin, 5,5 godziny, jak będziemy jechać autostradą w stronę Świecka mamy. Ta trasa zazwyczaj w Polsce dosyć dobrze przebiega. Ten odcinek pierwszy, słuchajcie, właśnie, żeby od nas wyjechać i objechać Warszawę, to zajmuje troszkę czasu, a potem to już tak dosyć sprawnie będzie na autostradzie. No i mamy ustawiony do Calais, czyli do promu, słuchajcie, 12 godzin 41 z tego miejsca, a spod domu było jakoś 13,5 godziny, tak? Coś takiego, czyli zapasu wzięliśmy jeszcze chyba około 2 godzin, wiecie, na przystanki, do toalety, te sprawy, trochę się przespacerować. No i taki jest plan dojazdu. W nocy mamy ustawiony, wykupiony prom na noc, na pierwszą chyba 30. Będę wam opowiadała, jak przebiega ta podróż. No i co, będziemy żegnać pomału, wiecie, Polskę, rodzinę. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, z którymi się widzieliśmy, dziękujemy za wszelką gościnę, dziękujemy za wszystkie pyszne rzeczy, które dostaliśmy na drogę. No i słuchajcie, miło było, ale się skończyło, jak wszystko. Teraz już się trochę wzruszam znowu, to już nie jest katar. Także znowu odezwę się do was trochę później. No.
Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew the... Korek jakiś? Jakiś mały korek, plus 5 minut do czasu nam dolicza. Oby nie wypadek, nie? Lilusia już zasypia, a Matyldzia chyba też, słuchajcie. Nie, jeszcze Matysia mówi, że nie zasypia. My słuchamy sobie radia. No i tak sobie, wiecie, gadamy. Podsumowanie wyjazdu sobie robimy trochę z Arturem. Mówimy, że bardzo dużo się działo, bardzo dużo przeżyliśmy w Polsce w ciągu tych 16 dni. 16 chyba, słuchajcie, nie wiem, czy z podróżą liczyć już, czy bez. 17 chyba z podróżą, bez podróży będzie 15. Że bardzo dużo się działo, że to był bardzo intensywny wyjazd, ale bardzo fajny. Bo i Zakopane, i 40 przyjaciela, i chrzciny, gdzie ja mamą chrzestną zostałam, i święta w Polsce. I odwiedziliśmy prababcie, gdzie też było super. To jest też bardzo ważne, wiecie, żeby odwiedzać prababcie, jak się jest w Polsce, bo ten czas tak szybko umyka. I byliśmy u cioci Halinki, było super. No naprawdę, praktycznie widzieliśmy się ze wszystkimi. Nie widzieliśmy się tylko z moim wujkiem chrzestnym. Pozdrawiam ciocię i wujka. Ale zobaczymy się na pewno następnym razem. Wiecie, nie da się czasami tak wszystkich zobaczyć, a tym razem i tak udało nam się naprawdę mnóstwo osób zobaczyć i czujemy się tacy naładowani przez to. Wiecie, takie mamy, nie wiem jak to powiedzieć, taki spokój ducha. O właśnie, to się tak powinno nazywać. I stoimy w korku. Mijaliśmy ten samochód, co? A teraz z powrotem oni nas mijają. But I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Słyszysz hajnał? 12. Tu, 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 tu. Równo o 12, słuchajcie. Mamy hajnał i zjeżdżamy na stację Orlenu. Trzeba zatankować autko. A potem jeszcze prawdopodobnie przed wyjazdem z Polski raz zatankujemy i prawdopodobnie starczy nam, żebyśmy kolejny raz już zatankowali w Anglii, także fajnie jest mieć pojemny bak. Skręć łagodnie w lewo. Następnie skręć w lewo w zjazd. Zatrzymaliśmy się, jak widzieliście, na stacji benzynowej na Orlenie. Byłyśmy z Matysią w toalecie. Lilusia na razie jeszcze nie, pewnie wiecie, no na kolejnej stacji, nie zawsze się chce do toalety, ale fajnie też wejść i ja bardzo, co ja bardzo lubię, to słuchajcie, umyć dłonie, prawda? No bo wiecie, jak to jest w podróży. Artur poszedł właśnie zapłacić za benzynę. Czasami pytacie, ile kosztuje taka podróż. My mniej więcej już wiemy, ile będzie nas kosztował taki przejazd tą i z powrotem, ale wiecie, my byliśmy jeszcze w Zakopanem, więc tak naprawdę te koszty troszeczkę wzrosną, ale taki sam przejazd do Polski, do rodziny, wiecie, i z powrotem, i promy, i tak dalej, no to jest taka kwota rzędu 3000. A z dojazdem do Zakopanego, gdzieś tam do prababć, no to wiadomo, słuchajcie, łatwo sobie policzyć, jest to większa kwota. Nasz samochód i tak dużo nie pali, bo tak jak porównujemy, to niektóre samochody naprawdę dużo palą, ale ten Volkswagen dość niewiele. A jeździmy nie na benzynę, tylko na ropę. To jeszcze taki news, jakby ktoś nie wiedział. No i słuchajcie, droga nam się wydłuża trochę, co nas niepokoi, bo pokazuje, że będziemy jechać trochę dłużej niż myśleliśmy.
Ale to też się może wszystko zmienić, bo to, że teraz pokazuje nam na przykład taką odległość, to nie wiadomo, czy nie ma na przykład korków pod Berlinem, gdzieś tam, wiecie, a jak my już tam dojedziemy, to już tego może nie być. Jest niedziela, liczę na to, że nie będzie tak źle, że nadrobimy to wszystko. Na razie tutaj na tej autostradzie wolności troszeczkę nas raz przed wjazdem właśnie na płatną autostradę staliśmy dwa razy w korkach, no a później mam nadzieję, że będzie już spokojnie. Jak tam, dziewczynki, droga? Słabo. Na razie słabo? Nie. Spać wam się chce? Nie. Nie, nie, nie chce wam się? Lila Mat się przyglądała gazetę, bo ja pokazywałam nudna wam... Nudna jest ta gazeta. Nudna, no właśnie chcę powiedzieć, bo mam pewne takie spostrzeżenie. Kupiłam sobie Glamour, bo kiedyś bardzo lubiłam czytać. I to nic innego nie jest jak panel reklamowy. I tak mi się, wiecie, skojarzyło, że ja w tej gazecie to może mam jeden, może dwa, to max artykuły do przeczytania. I tak się mówi o vlogerach i w ogóle o niektórych, że to są takie, wiecie, słupy reklamowe, prawda? Dużo osób też tak mówi. Bo na przykład zareklamują, nie wiem, trzy razy coś w miesiącu, no to jeszcze nie, to ludzie raczej nie mówią, ale są tacy, co w każdym filmie coś lokują. I wtedy mówicie, że to są takie słupy reklamowe, a tak naprawdę powiem wam, że ja otworzyłam gazetę. To jest słup reklamowy dopiero. Tu jest po prostu na każdej stronie reklama, na każdej, a są strony, gdzie w ogóle nie ma żadnej treści, nic do przeczytania, tylko cały czas reklamy. I wydaje mi się, że taka gazeta długo nie potrwa i że jednak upadnie, no bo tam, słuchajcie, nie ma co czytać. Chyba że ktoś, wiecie, chce oglądać tylko reklamę, ale tak naprawdę poruszając się przez Polskę, ogólnie poruszając się gdzieś, jeżdżąc, jest tyle tych banerów reklamowych i billboardów, że i tak nie brakuje tych reklam. W telewizji reklamy leków. Puff, to jest jakaś w ogóle masakra. Nie ma godziny, żeby w telewizji nie pokazało się z 10-15 reklam leków, różnych środków farmaceutycznych. Też jest tego według mnie troszkę za dużo. Ja nie mam nic przeciwko reklamie, bo sami wiecie, że ja też lokuję różne produkty, prawda, na kanale, ale no z umiarem trochę, wiecie, no nie cały czas, nie codziennie i nie co godzinę, tylko tak, wiecie, co trzeci film, co szósty film. Zdarza się, że nie lokuję nic nawet w danym miesiącu, a zdarza się, że mam tych lokowań na przykład, nie wiem, dwa albo trzy. Raczej więcej się to nie zdarza, chyba że pokazuję wam produkty, które po prostu otrzymuję od jakiejś marki w barterze, ale wtedy to nie jest to płatna promocja, tylko to jest moja dobra wola, że ja te rzeczy też chcę pokazać, prawda? Nie muszę, ale zazwyczaj pokazuję, bo to też jest, wiecie, jakieś tam ciekawe, wydaje mi się, do pokazania, a nie tylko moja katka, tak jak teraz. Dobra, koniec! Nie o tym miała być mowa. Ruszamy, słuchajcie, dalej. I mamy kolejny korek. Tutaj nam pokazuje, że aż będzie plus 16 minut. To jest jakoś na wysokości Poznania, słuchajcie, przy zjeździe chyba. Na autostradzie. No, korek na autostradzie to nic przyjemnego. Do granicy jeszcze troszeczkę jest i jeszcze pokazuje w dalszej części drogi jeszcze jakiś mały korek. Mam nadzieję, że jednak on się zluzuje. No i słoneczko wyszło, zobaczcie, mamy taką ładną pogodę, jest 14 stopni, także naprawdę przyjemnie. Niby chmurki sobie krążą, ale słuchajcie, i tak jest bardzo cieplutko. Mam pytanie do was. Dobra. Jak wam się udał pobyt w Polsce? Super. Tak? Było bardzo fajnie, dobre jedzenie. Nic nie słychać, bo deszcz pada, musisz głośniej mówić. Dużo fajnych rzeczy robiliśmy, jak na termy poszliśmy do Zakopanego. I dużo rodziny byliśmy ze... Czyli udany wyjazd. Rodziny byliśmy na 10 punktów ile? 10. Najlepsze, jak można powiedzieć. No.
jesteśmy w Torzymiu znowu, słuchajcie. Zjeżdżamy na stację benzynową, chcemy dotankować jeszcze, żeby właśnie później, słuchajcie, już tankować w Anglii. I no, pada deszcz, jak widzicie, pogoda się troszkę zmieniła, ale im dalej będziemy jechać na zachód, tym będzie lepsza pogoda, bo już sprawdzałam. Tutaj mamy mały korek, musimy trochę zjechać z autostradę, ale nie jest jakiś duży, może jakieś 10 minut więcej. Także tak to wygląda sytuacja teraz. I jesteśmy chyba w Torzymiu. Znowu, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich z Torzymia. Wiem, że ktoś nas ogląda, bo jedna z widzek pisała komentarz i pozdrawiała z Torzymia, więc my również pozdrawiamy. I zaraz zajeżdżamy na jakąś stację, słuchajcie, ale to już chyba za Torzymiem, w stronę właśnie granicy we Frankfurcie. O, i mamy Chrobrego, czyli tam, gdzie jedliśmy, słuchajcie, wtedy jedzonko. Trochę nam szyby chyba, Artuś, parują, wiesz? Jesteśmy, słuchajcie, w Niemczech. Pokazuje nam jakiś straszny korek przed właśnie Berlinem, plus 40 minut, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że to się, wiecie, no, obluzuje, zanim tam dotrzemy. Jak nie, to może jakiś objazd, bo jak będziemy jechać w takim tempie jak na razie, to ja nie wiem, czy my zdążymy na prom. Zawsze się bierze 2-2,5 godziny zapasu mniej więcej, a tu się okazuje, że dzisiaj jakoś tak, wiecie, opornie ta droga. Właśnie przejechaliśmy przez granicę, tak jak mówię, jesteśmy już w Niemczech. No i muszą obserwować zaraz ten korek, sprawdzać, jak tam dalej ta trasa i czy będziemy robili jakiś objazd. W tym momencie mamy, słuchajcie, 15 godzinę, 11 stopni i dzisiaj jest 16 kwietnia. Słuchajcie, będziemy jechać tym objazdem, tak jak widzicie dalej, dojechaliśmy do tego miejsca, właśnie teraz ustawiliśmy się na ten zjazd i chcemy oszczędzić trochę czasu, więc szybciej mamy, jak właśnie skręcimy i zrobimy ten objazd, 28 minut szybciej, a tu byśmy stali. No i do promu 9 godzin 47 minut. Tak po angielsku się zatrzymał. Na środku drogi. Nawet niezły kościółek. Mamo, no? Daj tacie, żeby zjadł Wolka. Dajemy tacie orzeszki i tworzymy historię, że na przykład jeden orzeszek gada do drugiego. A potem tata zjada. Zjadłeś Wolka. Jak mogłeś zjeść naszego Wolka? Zjadłem już ich całą rodzinę. Zjadł całą rodzinę, jeszcze został nam tyfusek. Na konie. Jeszcze został nam tyfusek. Skąd oni pochodzili? Z Brazylii. Tyfuski? Hmm? Tyfusek, wiesz, że może zaszkodzić? To jest rodzina brazylijskich orzechów. No. A jesz je w Niemczech. Hola! Pozdrawiamy wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech. Artur kupił na drogę w Lidlu jeszcze takie, zobaczcie, fajne kejki z orzechami. Tutaj mamy z migdałami i z figą. Fajne, bo takie, wiecie, słodkie i dają trochę energii, a jednocześnie mają orzeszki, które są zdrowe. W Lidlu to kupowałeś, tak? Także fajne. Pytanie z Instagrama, z okienka. Jak długo byliście w Polsce? Wydaje mi się, że byliśmy tydzień, dwa, to 14, 15, 15 pełnych dni. Maksymalnie 16. Kiedy kolejna podróż do Polski? Zostawię sobie tę informację na razie dla siebie, bo jeszcze dokładnie nie wiem, ale wiem, że będziemy na pewno pod koniec sierpnia w Polsce. Taki jest plan, słuchajcie, a życie pokaże, czy będziemy właśnie na koniec sierpnia, czy w troszkę wcześniej. Zobaczymy.
I tu właśnie dużo było pytań o to, kiedy będziemy w Polsce znowu, czy w wakacje będziemy w Polsce, jakie mamy plany właśnie na wakacje. Jakie samopoczucie Wam teraz towarzyszy? Jakie samopoczucie moje jest ok? Na początku smutno, wiadomo jak się wyjeżdża, to jest, wiecie, smutno, ale już myśli od 2 dni mniej więcej były w domu w Anglii, co trzeba ogarnąć po przyjeździe, że trzeba kotka odebrać i wiecie, no wrócić do rzeczywistości. Samopoczucie Artura, jak? Super. Super ogólnie, a już nie ciężko tyle godzin za kółkiem? Trochę. Trochę tak. My jesteśmy chyba ogólnie troszeczkę mało dospani i wiecie, tak zmęczeni pod względem, no po prostu nie spania u siebie w domu, jakby w swojej sypialni, prawda, i w swoich warunkach i cały czas gdzieś za kółkiem, cały czas gdzieś gnaliśmy, dużo spotkań, imprez, zawalone noce, więc jesteśmy ogólnie też troszeczkę tak jakby naładowani, wiecie, psychicznie, pozytywnie, ale trochę zmęczeni fizycznie. Dlatego ta podróż powrotna może być cięższa, no nie? Pod tym względem. No oby, ale tak patrząc na kierowcę z boku, to mi się wydaje, że jest taki bardziej zmęczony niż jak jechaliśmy. A dziewczyny, jakie macie samopoczucie? Średnie. Średnie, a czemu? Mama chce nas wysłać do szkoły. Mama chce was wysłać do szkoły, tak? Po tak. Powrocie od razu. A Lila, jakie masz samopoczucie? To samo. No, bo dziewczyny, słuchajcie, chciałyby po powrocie nie iść od razu do szkoły, a trzeba. Czy jak wrócicie, to nagracie poranną rutynę w tygodniach, dziewczyny chodzą do szkoły. Zobaczymy, jak to się, słuchajcie, poukłada, bo po powrocie to będziemy, ja będę na pewno codziennie robiła po 2 prania. Mamy tyle po prostu prania, że szok. Czy pobyt w Polsce był udany, jak tam na weselu? My nie byliśmy w Polsce na weselu, tylko na 40 urodzinach i na chrzcinach i na świętach, a w Polsce było super, naprawdę. Wyjazd bardzo udany. At my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right. Kolejny korek w Niemczech, słuchajcie. Ja nie wiem, co to dzisiaj jest, ale cały czas jakieś korki na trasie. Teraz nam pokazuje plus 55 minut. Nie wiem, czy to roboty, czy jakiś wypadek. No, także lipa. Dam Wam znać za jakiś czas, czy dalej stoimy w tym korku, czy udało się go przejechać. Czas nam się wydłuża i przyjedziemy w końcu na styk, albo nie zdążymy na prom. Wyjechaliśmy z jednego korka, słuchajcie, chwila jazdy, godzinka może i kolejny, tym razem jakiś wypadek. Znowu update, Niemcy. No nieciekawie naprawdę, jakoś tak dzisiaj opornie, słuchajcie, czasami można przejechać całą trasę i stać raz tylko w korku pod, powiedzmy, w okolicach Berlina, a dzisiaj jakoś tak naprawdę, cały czas nam się czas zmienia, teraz to już w ogóle mało optymistycznie, bo ma pierwsza jeden mi pokazuje, że będzie ma, a pierwsza 30 jest prom, a wiadomo, że wypadałoby być wcześniej, przynajmniej tak zalecają przed odpłynięciem promu, także no nie wiem, trzeba trzymać kciuki, żebyśmy zdążyli na prom. I stoimy. Który pas jedzie szybciej? Środkowy na pewno. Chociaż nie wiem. Którą mamy w ogóle? 18:23. No, także moi drodzy, nuda, bo w korku. Mam nadzieję, że jednak ten wypadek, wiecie, bo tutaj akurat jest wypadek, a nie korek spowodowany zwężkami i tak dalej, że tam się nikomu nic nie stało, że to jakaś zwykła stłuczka. Po trasie w sumie mijaliśmy na samym początku trasy samochód tak jakby w rowie, no nie? Później malutką stłuczkę na tej autostradzie wolności. I chyba tyle. Takie, wiecie, drobne rzeczy i oby tak dalej, oby tam nikomu się nic nie stało. No, także tak, dziewczyny siedzą na telefonach, nie śpią na razie, coś tam sobie robią. No, mnie trochę męczy kaszel i pewnie mi się zmienia głos, bo to już wieczór, też się trochę ubrałam, bo już mi było chłodno, jak widzicie. Trochę mi już odpadły też moje makijażowe kuleczki.
No i Dziubek już mega też jest, słuchajcie, zmęczony i trochę go dołuje ta trasa, gdzie co chwilę stoimy w korkach, wiecie, albo objazd robimy, żeby nie stać tyle, albo godzina, albo pół godziny. Wiadomo, że dla kierowcy to jest lipa, bo już chciałby jak najszybciej dojechać, a nie przedłużać sobie tę męczarnię w trasie. Dużo osób pyta, dlaczego samochodem, a nie samolotem, i zawsze odpowiada na to pytanie, i zawsze to pytanie, wiecie, się powtarza. Po prostu zwyczajnie potrzebny jest czasami nam samochód w Polsce, jak jesteśmy. Jak jest druga opcja, to jest to, że z samochodem możecie zabrać dużo rzeczy. My samochodem nie byliśmy półtora roku, jak nie więcej. Dużo rzeczy nam się nazbierało w Polsce. Też mogliśmy wziąć teraz jakieś weki. Dostaliśmy od dziadków jednych i drugich, więc wiecie, no samochodem jest wygodniej pod takim względem. No i jesteście panami, że tak powiem, swojej drogi. Możecie jeszcze sobie gdzieś pojechać, tak jakbyśmy w Zakopanem. Także czasami samochodem jest zdecydowanie lepiej, szczególnie jak urlop trwa 2 tygodnie, bo jak na tydzień to ja już nie lubię i wolę samolotem. Także czasami samolotem, a czasami samochodem. O drzwi wejściowe oparła starą blaszaną miskę. Jeśli ktoś spróbuje się zakraść, takiego hałasu. Przed nami właśnie, bo patrzyliśmy, dziewczyna, i słuchajcie, zajeżdża wszystkim normalnie co chwilę droga, nawet nie wrzuciła kilka razy kierunkowskazu. Takiej się kurde śpieszy i tak wiecie, z pasa na pas. I w sumie mogłam ją wcześniej nagrać, bo może teraz już tak nie będzie cisnąć, ale zobaczymy. Mamy 4 godziny, 33 minuty do promu. Pokazuje nam na 12:47 teraz, ale prawdopodobnie nie możemy już zrobić żadnego przystanku, żeby wyrobić się, słuchajcie, na prom. No i dosyć szybko jedziemy. Trzymajcie kciuki, żeby już korków nie było, bo dzisiaj to już chyba wszystkie wyczerpaliśmy. Naprawdę staliśmy ze 4 razy po pół godziny, nie? Ze 4 razy straciliśmy mniej więcej, bo i objazd, i w ogóle. Robi się też szaróweczka, tak jak widzicie, tam zachodzi słońce, ale słabo go widać, bo pochmurne niebo jest, on gdzieś tam, takie wiecie, czerwona plamka po prostu wystaje. No i tak, moi drodzy, dalej sobie jedziemy i chcemy po prostu zdążyć na prom, zależy nam na tym. Tam, gdzie jest więcej tej skórki na tych orzechach brazylijskich, to są gorsze w smaku, tam, gdzie jest mniej... Tak, i w ogóle są takie nie chrupkie, wiesz, tylko takie, no nie wiem, nie smakują mi aż tak wtedy. Ciągną się, a one były już takie mega grube. Wyjątkowo dzisiaj, słuchajcie, w trasie zjadamy jedzenie i to tak ostro, że już praktycznie nic nam nie zostało. Została jedna kanapka. A zazwyczaj mamy tak, że no wiecie, no podczas podróży nie zjemy wszystkiego, jeszcze się gdzieś tam zatrzymamy na ciepłe i często kanapki dojeżdżają niezjedzone wszystkie. A dzisiaj, ja nie wiem co się stało, ale całe jedzenie nam zeszło, mieliśmy kanapki, chipsy, 2 rożki francuskie, jeszcze nam zostały orzechy i jeden taki zdrowy batonik. Jakoś boję się tak, wiesz, jak ktoś jeździ tak. No, że to jest niebezpieczne na motorze tak dopinać. Nie popieram tego. Fajna jest prędkość, fajnie, na pewno się bawi. On się ściga z tym, słabo? No to już w ogóle mega odpowiedzialne, no. Zobacz, ścigał się z tym samochodem. O, ten bumryka tam. Aha. Ale wiecie, co jest najlepsze, że on wyjechał na tą autostradę właśnie po to. On pewnie się chciał pościgać.
Zauważyłam, moi drodzy, że im dalej na zachód, tym bardziej jest jakby zielono, drzewa są bardziej zielone, więc widać, że tutaj ten klimat jest troszeczkę chyba cieplejszy niż w Polsce. No i też zauważyłam, że jest już 8:35 prawie i jeszcze, zobaczcie, jest widno, aczkolwiek już mamy zmrok i za chwilę będzie ciemno. No i Lilę złapała czkawka i tam z tyłu się wkurza, bo nie może jej opanować. Napiłaś się tej wody? Tak. A Mati, jak u ciebie? Jak podróż? Nudna. Nudna? Hej, moi drodzy, my już jesteśmy w Antwerpii. Tu też jakiś malutki korek, ale po trasie później troszeczkę się uspokoiło. W tym czasie się w ogóle ściemniło. Byliśmy chwilę też na stacji po prostu zrobić siusiu, a myśleliśmy, że nie nadrobimy nic i że po prostu nie zdążymy na prom. I wiecie, wcześniej staraliśmy się nie zatrzymywać, ale jak troszeczkę Artur nadrobił i pokazała się taka mała luka 10-minutowa, to szybciutko zjechaliśmy właśnie na stację. A teraz sobie jedziemy i pokazuję, że będziemy za 13 pierwsza przy promie. Oczywiście to może się, wiecie, jeszcze zmieniać. No więc jak tak przyjedziemy, no to powinniśmy się wyrobić, słuchajcie, na styk, na prom, który ma być o wpół do, czyli 1:30. Bo wiadomo, że jeszcze odprawa, trzeba tam wjechać. Więc tak, no a teraz w Antwerpii mamy skręć jeszcze jakiś mały korek. No i jedziemy trochę przez miasto. Zaraz wam pokażę. Za 400 metrów skręć w prawo. I słuchajcie, stoimy w tej Antwerpii teraz. Pokazuje nam tutaj, zobaczcie. Znowu na czerwono, przecież ta trasa to powinna się w ogóle nazywać trasa czerwona dzisiaj, co? Mam nadzieję, że nie stracimy tu więcej niż z 15 minut, bo jest lipka. Już stracimy więcej. No widzę właśnie. Skręć w prawo. VFDS, a my na te ofery już mieliśmy. Słuchajcie, dotarliśmy, przechodzimy właśnie odprawy. Którą mamy w ogóle godzinę? Za 15 pierwsza. Za 15 pierwsza, także nieźle, słuchajcie. Jestem w szoku, że nadrobiliśmy trochę, bo nam w najgorszym wypadku to nam pokazywało w ogóle 1:30, czyli że dotrzemy tu w godzinie odpływu promu. Ale jednak później się wszystko, wiecie, troszeczkę unormowało. Znaczy po prostu, szczerze, to trochę pędziliśmy. Bo było dużo... No dużo... Dobra. Przed nami stoi samochód bardzo długo już, słuchajcie, tutaj przy odprawie UK. A my sobie czekamy. Już mamy za 3 pierwsza. Za 200 metrów. Skręć w prawo. Czekaj. Teraz tutaj. Tak. Trzeba tu wolniej. On ma rację, że jedzie wolniej, ja ci powiem.
naszym rzędzie za nami już nie ma żadnego samochodu. Tutaj jesteśmy drudzy, wjeżdżają już samochody na prom. Słuchajcie, tam pani policjantka z pieskiem chodzi. Ja wiem, jak się mówi tak po francusku. Si. A ja wiem, jak się mówi merci, czyli dziękuję. Ja wiem, jak się mówi merci. Ja wiem, jak się mówi merci. Port w Calais, moi drodzy, jest dość duży i jak wjeżdżacie nocą i żeby wiedzieć, na który prom i z jakiej linii, to lepiej naprawdę jechać pomału i uważnie, żeby czegoś nie przegapić, bo my dzisiaj przegapiliśmy i musieliśmy się cofnąć, ale zdążyliśmy. I tak wjeżdżamy jedni z ostatnich w sumie, co? Na ten prom. Ciężko będzie z miejscem. Za nami nie ma samochodu w ogóle. Nie, jest, dobra, widzę teraz go w lusterku. Tam ludzie już leżą. Leżą. Tak, no niestety. Wjechaliśmy pierwsi w tamtą stronę, a teraz ostatni. Tak, już od osobówek zamknęli. My już wjeżdżamy w sumie jako jedni z ostatnich. Dlatego tak późno. Ale był jeszcze inny samochód. Gdzie on nas kieruje? Aha. I jesteśmy na promie. No, benzyną. Nie wiem, 8 piętro? Tak. Szukamy miejscówki. Jak pusto. Nie, to niżej, to było jeden niżej. Tak, jeden niżej. Nie jest tu. Dobra, tutaj też były miejsca. Tam już będą zajęte. Artur, to chyba było nie... Tu myślisz? Nie, to był jeden na dół. No nie jest źle i tak, mógł być cały pełen. Mógł być gorzej, mógł być tak. Matusiu, jak tam? Mi się nie chce tak spać, a tobie? I jesteśmy już, znaleźliśmy sobie miejscówki. Nie mamy tak dobrych miejscówek jak ostatnio, wiecie, tych leżanek, bo są wszystkie zajęte, a my wjechaliśmy praktycznie ostatni na prom. Ale słuchajcie, mamy też całkiem nieźle, przesunęliśmy sobie tutaj krzesła, fotele w sumie i też jest nieźle. Zaraz startujemy, troszkę będzie opóźniony prom, chyba 5 minut. Dziewczynki poszły zobaczyć, czy jest tutaj coś ciekawego do jedzenia i zaraz mi powiedzą. Jest coś do jedzenia? Są kanapeczki, ale są jakby... Niefajne? No, ale jest babeczka czekoladowa za 2,60 zł. Chcesz sobie kupić taką? Można tam je kupić? No. Lilunia poszła sobie kupić muffina, zadowolona z siebie. Udało ci się zrobić zakup? Jeszcze resztę masz? No kurde. I co, zobaczysz, czy jest woda do picia? Jest, za 2,25 zł. O, super. Duży ten muffin chociaż? Ej! Był jeszcze lemon. A słyszysz, że odpływamy? Słyszysz? Tak, mama, ale powąchaj. Oj! No i co, dobry ten muffin? Aha. Fajnie. O Boże, zaraz wygląda nam strasznie. No włosy masz jeszcze ochronę, to nic. Ale wiesz co pomyślałam? Że jeszcze chwila i nas znoży do snu. Bo tak leciusieńko się kołysze. Wiecie, fal nie ma. Jest tak fajnie. O, ja sobie tak chilluję. Lila obok. Mm. Ale pewnie zaraz mnie znuży do snu i chce mi się kawy, ale chyba poczekam. Najpierw spróbuję się może zdrzemnąć. Nie zostawiam. Ale ja się chyba spróbuję zdrzemnąć, a potem ewentualnie, słuchajcie, kupię sobie kawę już na wyjazd.
No, ciekawe ile będziemy płynąć, ale myślę, że 2 godziny. Chcesz tą kawę? Mogę dostać ci tą kawę, tylko mi nie zostawiaj, bo ja nie wiem, co bym narobić. Nie można dostać kawy, można kawę kupić. Można dostać kawę, jak będziesz bardzo miła. No, raczej nie będę. A ja będę. Thumbnail. Nie, ja chyba kawę później, wiesz, już sobie kupię. Muffinowa księżniczko. Słuchajcie, zdrzemnęliśmy się na promie i teraz będziemy wyjeżdżać, ale musimy poczekać, bo najpierw będą wyjeżdżać wszyscy inni, a ten rząd, co my mamy, jest ostatni. We find ourselves starting from scratch. Moi drodzy, jesteśmy na stacji, u nas już w Anglii, ostatnie tankowanie i śmigamy do domu. Na razie jedzie się całkiem nieźle i już nie możemy się doczekać, żeby się położyć w łóżku. Jak podjedziemy pod dom, to wyciągamy chyba dosłownie 2 rzeczy, które wkładamy do, słuchajcie, zamrażarki i kładziemy się szybciutko spać. Powinniśmy być, słuchajcie, o godzinie 6:30 rano. I jak tak będziemy, to nasza podróż będzie trwała 22,5 godziny, bo to policzyliśmy. No, także całkiem nieźle. Dlaczego tamta podróż była dłuższa, a ta krótsza, to może Wam później to wytłumaczę. Po prostu tu przyjechaliśmy na styk do promu, a wtedy na przykład mieliśmy godzinę czekania, czy półtorej na prom, co wtedy, wiecie, wydłuża Wam podróż i w tą stronę, jak wracaliśmy, mieliśmy na tyle mało czasu, że bardzo mało mieliśmy postojów, a w tamtą stronę jedliśmy sobie, wiecie, w restauracji jedzoneczko po drodze, więcej przystanków, stąd tamta podróż była dłuższa. A ta będzie krótsza. Aha, i też wyjeżdżaliśmy w godzinach szczytu z Anglii i też były korki w naszym mieście, to też straciliśmy i też jedne korki były po drodze. Ale w tą stronę powrotną teraz tych korków było zdecydowanie więcej i później trzeba było mocno nadrabiać na trasie tę stratę. Jesteśmy już w mieście. Domek, domek.